Dobry wieczór. Jacek Sokal, Janusz Zagórski, tu na żywo z tego okienka. Dzień dobry Państwu. Jacek wrócił z Londynu. Jak wiecie, miał tam ważne warsztaty i zapewne o tym co nieco ważnego za chwilę usłyszymy, ale ponieważ już jak teraz jest w tej sekwencji wielkiego przedsięwzięcia 15, 15, 15, to my musimy jakby zacząć przypominać Jacku o Twojej inicjatywie, do której się podłącza coraz więcej osób. Kochani, cały świat jest z nami. Kolumbia, Francja, Hiszpania, w Anglii, w jednym z pięknych miejsc na jednym z placów, nie przypomnę sobie teraz tej nazwy, ale jest organizowany ten event. Ludzie się budzą, zwłaszcza słowiańszczyzna. Musimy wiedzieć o tym, że my posiadamy w sobie bardzo ważną algorytmikę i te wszystkie przepowiednie, jakkolwiek one by nie brzmiały, to one mówią właśnie o tym, co w tej chwili się dzieje, więc obudźmy się i zróbmy to po prostu z serca dla siebie, dla świata. Więc te 15, 15 i 15 sekund, przypominam jeszcze raz, to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj u nas w Polsce mamy taki sygnał dzisiaj, Ryszard Mazurek z naszego lubelskiego klubu sympatyków NTV właśnie ogłosił, że ja też tam będę z nimi, akurat nie we Wrocku, ale to wiadomo, że Wrocku przygotowałem, przypomnijmy to wrocławskie przygotowania, też w parku koło dworca kolejowego w Lublinie o tej 15.00 zbieramy się tam po prostu i też będzie przeprowadzona ta cała właśnie akcja, jak to nazywamy, no może jakiego użyłbyś słowa takiego jednego, żeby to wydarzenie jakoś określić? Jednego słowa, no ale to jest, zawsze na żywo zaskoczysz mnie jakimś takim pytaniem, że po prostu wiesz. Dzięki temu wszyscy słyszą, że to jest na żywo i zawsze to się cieszy, wiesz, do lepszą popularnością, że pobudka. To jest nieudawane. Pobudka. Tak widzę, że używa wiele słów pobudka. Tak. Pobudka. Pobudka. Obudźmy się z tego snu. Mm. Tak, właśnie tak. Także tam to zrobimy w Lublinie. Właśnie też już kolega Ryszard z przyjaciółmi przygotują, jak to rozegrać. I tak no, będzie takie, jak ogłaszamy, to jak ogłaszasz. A we Wrocławiu przypomnijmy, jest ten scenariusz już o ostatnim spotkaniu zarysowany, jak pamiętacie. Też przed tą 15 spotykamy się w rynku w tej części, gdzie jest ta słynna nasza fontanna. Mamy mieć wszyscy, którzy przyjdą, jakieś elementy na zielono, pamiętam, prawda? Na zielono, tak. To może być szaliczek, czapeczka, kurtka, cokolwiek. Tak, jaskrawy zielony, popatrzmy na siebie, tak, że budzimy się z nadzieją. Chociaż nadzieja to może nie jest najciekawszy algorytm, bo ona nas wypuszcza trochę w przyszłość, ale ta wiosenna radość zieleni nam się przyda. Do tego wszystkiego, przynajmniej jeśli chodzi o wrocławski scenariusz, mamy przynieść takie właśnie małe doniczkowe kwiatuszki, najlepiej tulipana. Z nich to właśnie zostanie ułożony ten napis, który jest takim głównym mottem tego wydarzenia, tej pobudki, czyli... Czyli my jesteśmy, tak? Czyli suwerenność i jedność jednocześnie. Przepraszam, pomyślałem sobie właśnie w tej chwili, jak zareaguje Plac Solny na te wieści o tych kwiatach doniczkowych. Mam nadzieję, że tam sprzedawcy już czuwają. I że ceny nie wzrosną. Nie przesadzajcie, swoje zarobicie, tak. A może ktoś, połączcie się z nami. Może ktoś uzna, że trzeba właśnie wesprzeć akcję i da coś, że tak powiem, gratis w prezencie przy większej ilości. Tak, fajnie, że potrafimy o tym właśnie tak swobodnie mówić też i żartem, bo cały sposób naszego bycia przecież to jest kwestia takiego właśnie niewymuszonego, spontanicznego bycia, tak, tu i teraz. No właśnie chodzi o to, żeby wreszcie zaistnieć tu i teraz, bo ciągle nam pokazują jakąś historię albo straszą nas przyszłością, a my zróbmy to po prostu teraz, wejdźmy w siebie, tak, poczujmy się, nie możemy się czuć przedtem lub potem, możemy się czuć tylko teraz. Tak, w czwartkowy wieczór to bardzo dobrze te słowa brzmią. Wróciliście właśnie z Londynu, tak? Był tam taki warsztat po prostu twój, autorski, tak? Tak, był dwudniowy warsztat, bardzo wymagająca publiczność i uczestnicy, więc warsztat przebiegł wśród śmiechów, bardzo w serdecznej atmosferze. W ogóle Londyn zaskoczył mnie swoją taką celtycką tajemnicą. Ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem to miasto. Tam widać naprawdę, że tam jest fajnie, że tam ci ludzie odczuwają, ci Anglicy. A Polacy, którzy tam są, no cóż, rozmawialiśmy
o tym, że nas tak rozganiają, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te warunki, które nam się stwarza na zachodzie Europy zarobkowe, były nie tylko po to, żebyśmy zarabiali pieniądze, tylko dlatego, żeby nasz naród troszeczkę rozproszyć. Okazuje się, że ten naród nawet tam jest bardzo dobrze skupiony i zdaje się, że NWO strzeliło sobie w kolano, bo my tam zaczynamy naprawdę bardzo dobrze się rozwijać. Tak, jak byłem z tą naszą delegacją w tamtym roku, tam Robert Fiden to organizował, przepięknie, żeśmy doświadczyli tam spotkania z Polonią właśnie, taką właśnie wzbudzoną naszą, że tak powiem, rodziną szeroko pojętą. I ja to ciągle powtarzam, że ponieważ mamy na świecie dwa narody tak naprawdę bardzo rozproszone, no Żydów, którzy wiadomo, że pomijając tam nieścisłość tego powiedzia, są od dawna, dawna w różnych miejscach, no i Polaków, którzy są od tych w sumie kilkuset lat rozsianych, od czasów zaborów tak naprawdę to tak się zaczęło na poważnie, a to jest wiedza, bycie gdzieś w jakimś miejscu, czasami z pokolenia na pokolenie, bo są różne przecież te fale migracji, nie tylko te najnowsze. To jest zdobywanie wiedzy o jakimś i fokusowaniu o jakimś miejscu na tej planecie. To jest wiedza, którą potem uniwersalizujemy nawet na poziomie takim, wiesz, no powiedzmy tej naszej wspólnej świadomości zbiorowej. I my tu de facto, nawet jak nie mieszkamy w tej chwili w Polsce, to tworzymy po prostu pewien typ doświadczenia i wiedzy, która jest unikatowa, bo ona szczytuje nam innych ludzi, inne rasy, inne kultury. Szczytuje i jednocześnie pokazuje, tak, jednocześnie pokazuje wzór. Tak. Do naśladowania. No i tworzy ten nasz, tak, bo musimy tworzyć ten nasz wzór. Tak, właściwie to poza nielicznymi jakimiś wyjątkami, to wszędzie Polacy są dość dobrze postrzegani w kwestii fakowości, w kwestii dojrzałości. Także my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. A poza tym, no pamiętajmy, my jesteśmy naprawdę narodem starożytnym. Jak już wspomniałeś o Żydach, no to my jesteśmy mniej więcej z tego samego odłamu. Warto sobie odpowiedzieć i pogrzebać troszeczkę w prawdziwej historii, dlaczego właśnie te narody są tak rozpraszane. Przy czym funkcjonuje w naszym społeczeństwie takie powiedzenie, że wszystko przez Żydów i masonów, tak? Ale to jak mówimy o tych Żydach, przez których to ma być, w tym cudzysłowie, to niekoniecznie o nich chodzi. Pogrzebcie, kochani, sądzę, że można by było przygotować na ten temat program. Teraz na żywo nie będziemy mieli czasu, żeby omawiać takie szczegółowe rzeczy, ale my i pierwotni Izraelici, których rozproszono, których wymordowano w II wojnie światowej, pochodzimy od wspólnego trzonu narodowego i prezentujemy algorytmy, których właśnie NWO się boi. I dlatego jesteśmy w ten sposób rozpraszani, dlatego mamy takie propozycje na Zachodzie. No wyjedź, młody człowieku, tam pracuj, tak, tam trzeba urodzić dzieci i stać się tym przysłowiowym lemmingiem. To i tak się nie udaje. To wszystko są bardzo ważne rzeczy dotyczące narodowodu, ludzkości. Na przykład nasz kolega Tadeusz Mroziński mówi, że pierwszym językiem świata, z którego pochodzą wszystkie tak naprawdę inne języki, jest głagolica, ta właśnie prasłowiańska, a prasłowiański alfabet, zresztą rekonstruuje go tutaj, jakby naucza. Natomiast faktem jest, że my tutaj Polacy, Słowianie, troszkę żeśmy się tak uformowali przez te ostatnie przynajmniej tysiące lat, troszkę w takiej roli, przynajmniej teraz to widać, że jesteśmy, tak dajemy innym, sami nie umiemy jakby siebie obronić. W tamtej nacji to troszkę się uformowało, jak niektórzy czują, może błędnie, nieco inaczej, bo umieją zadbać o swoje interesy, to lepiej i łatwiej się integrują, gdziekolwiek by nie byli, doskonale jakby lobbują na rzecz jakby z siebie jako pewnej nacji. My Polacy tego za dobrze jeszcze nie umiemy. Umiemy, tak powiem, dawać siebie innym. I to są takie według mnie dwa bieguny, które tak jakby w naturalny sposób się ukształtowały, a nam jest potrzebna integracja biegunów we wszystkim, nie tylko między nacjami. I może teraz myślę, że my Polacy mamy, czy Słowianie szerzej, coś szczególnego do zaoferowania, bo ta zdolność do myślenia w kategoriami, wiesz, ogółu, ale w zasadzie też potrafimy coś dać, to jest ważne, bo ludzkość potrzebuje coś dać, ale tym razem my chcemy dać w taki sposób, żebyśmy nie stali się jakby w konsekwencji, wiesz, ofiarą jakby tego procesu, tylko po prostu wreszcie się ukonstytuujemy, wiesz, jako ktoś, kto czuje się po prostu nawet dumny, że czuje się pełnoprawną częścią tej planety, wiesz. No to dajmy przykład. Tak, no przecież właśnie, to jest najłatwiejsze, tak, prawda? Tak. Przestańmy się dzielić. Tak. Popatrzcie, kochani, co się z nami dzieje. Dajemy się podzielić przez jakieś opcje polityczne, religijne. Nie dajmy się po prostu podzielić. Dajmy światu przykład, że my, dumny naród Lechitów,
wiemy, kim jesteśmy, znamy swoją historię i wiemy, czego nas wcześniej nauczano. Teraz robi się na przykład wielki event z Chrztu Polski. No, chyba nikt w to nie uwierzy, że przedtem tutaj nie było żadnego narodu. Sięgnijcie do historii, odłóżcie te książki, które są w szkołach i sięgnijcie do prawdziwej historii. Spróbujcie przeczytać kroniki wielkopolskie, tak, rzymskich historyków i tam się dowiecie, że my tu jesteśmy od tysięcy lat, a nie od X wieku. To jest nieprawda. Takim praktycznym potwierdzeniem tego, że tak jest, jest zresztą to, co tutaj wczoraj w studio się zdarzyło. Andrzej Pieczyński z Stowarzyszenia Scenia Pobiedziska na tym lednickim, wiesz, Ostrowiu, na tych pradawnych słowiańskich wyspach będzie się odbywał w maju, gdzie patronujemy tej imprezie, Wielki Zlot Słowian. Jesteśmy tam obecni nie tylko jako obecny patron, ale też w formie własnego stoiska, też i sceny, którą otrzymujemy. Zresztą wielu scen tam będziemy mieli swoje miejsce, by pokazać niektóre swoje audycje właśnie o Słowiańszczyźnie, naszych gości, których tak w tej chwili też namawiamy, żeby pojechać. I to będzie właśnie po to, by powiedzieć, że to, co jest 966, tak naprawdę Andrzej wspomniał w tej audycji, że nie ma żadnych wiarygodnych dokumentów, że w ogóle ten chrzest polski tak zwany odbył się w tym miejscu i wtedy. Otóż ale właśnie. To już, tak powiem, to już nieważne. Jest historia chrześcijańska, ale my chcemy powiedzieć tak, jest historia przedchrześcijańska i nie róbcie niczego, co by jej umniejszało. Bo przez setki lat żeście umniejszali tamtej historii i my musimy tutaj dokonać wyrównania jakby i ta symetria musi nastąpić. Nasi historycy wiedzą, że co najmniej 4000 lat wcześniej przed chrztem Polski były tu pierwsze już grody. Także młodzież, która tak chciałaby uczcić ten chrzest Polski i jest dumna z tego, myślę, że dużo więcej dumy zdobędzie, ucząc się prawdziwej historii. Może nam się uda w przyszłości wprowadzić to do szkół, żeby dzieci już od początku wiedzieli, w jakiej algorytmice wzrastał nasz naród, prawda? To jest bardzo ważne. W tym projekcie może to się okazać, że w skali świata będzie pierwszy w ten sposób robiony, czyli nowa cywilizacja w masywie Śleży, to rozpoczynamy, już coraz bardziej go rozpędzamy. Jednym z elementów tego projektu jest w momencie, kiedy już ludzie naszego pokroju myślowego będą gospodarzami tej gminy w przyszłości nieodległej, że właśnie w ramach możliwych przepisów i narzędzi, jakie są prawnych, będziemy w szkołach miejscowych wprowadzać pewne zajęcia dokładnie, między innymi o tym, o którym teraz mówisz. Tak, mamy dużo dokumentów, niczego nie zmyślamy, więc dlaczego by nie? No, kwestia tylko przekonania ludzi, że jest to potrzebne. Tym bardziej, że kiedy mówię o masywie Śleży, że tam jest przepiękna historia przedchrześcijańska, która w sumie na co dzień w szkołach nie jest wykładana. Na szczęście są pewne elementy muzealne, nawet w kościółku w Sulistrowiczkach tak, jest piękna aranżacja elementów właśnie starosłowiańskich z tej góry wziętych, niedźwiedzie, prawda, inne elementy połączone z chrześcijańską. To też jest taka bardzo dobra jakby filozofia, że łączymy, a nie dzielimy. Również tradycje historyczne. Możemy sięgnąć dalej, przecież nie jesteśmy jedynym narodem słowiańskim. W każdym razie tak. Na pewno nie lechickim. Nas próbują od wieków skłócić z Rosją. Rosjanie się budzą, wiemy to, mamy przecież sygnały. Ukraińcy się budzą, Węgrzy, Czesi. To wszystko jest jeden trzon. Kibicują nam, oni wiedzą, czują, że ten sygnał wyjdzie z Polski. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jeśli tego nie zrobimy, to nie wyjdzie. Więc jeżeli chcemy siedzieć z założonymi rękami, no to na pewno spowolnimy tą akcję, tak? Ale myślę, że jednak tu nie chodzi tylko o te profetyczne wizje, które nas tutaj jakoś tam jakby naznaczały, że mamy się pójść do przodu, ale też o pewną specyficzny status naszej mentalności, gdzie jednak miksujemy jak mało kto wiedzę, doświadczenie duchowe, tradycje wschodu i zachodu jednocześnie. Potrafimy i ta integracja to jest tak. Wielka sprawa, tak. Jeżeli byśmy to mieli zintegrować, prawda? Tak, stąd pochodzi też ten szacunek do Polaków na świecie, że my sobie z każdą sytuacją damy radę, prawda? No bo skąd? No bo my mamy wiedzę. Tak. Mamy wiedzę, mamy możliwość kojarzenia faktów.
I to jest jakiś rodzaj wiedzy komórkowej, który od lat... Pamięci wręcz. Tak, tej pamięci komórkowej. Więc szanujmy siebie, nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy szanowani, ludzie dostrzegają wartości w Polakach. Zacznijmy być dumni. A nas się cały czas programuje, żeby było inaczej, tak? Od dzieciństwa, od przedszkola. Kto ty jesteś? Polak mały, prawda? Nie jesteśmy wcale małymi Polakami, ani tym bardziej Polaczkami. Jesteśmy wielkim, dumnym narodem z ogromną historią. I kochani, sięgnijcie do tego, zacznijcie uczyć dzieci. Jeśli nie dotrzemy w najbliższych latach do szkół, zacznijcie we własnym zakresie. Niech wasze dzieci nie wzrastają w kompleksach, tylko niech wiedzą, kim są. A duma wcale nie oznacza jakiejś zachłanności na tereny innych, czy chęci panowania, po prostu oznacza tylko i wyłącznie jakby takie poczucie samego siebie, po prostu, że kochasz siebie po prostu. I to jest też taki kanon tej nowej duchowości. I patrząc przez pryzmat hasła tej akcji, którą organizujemy, to także i innych, tak? Tak. Duma uzyskała złą konotację. Teraz czas powrócić do denotacji takich słów, prawda? Co to oznacza? Nie musimy nikomu nic zabierać, wszystkiego jest wystarczająco dużo. Duma to przede wszystkim łączność i wiedza. I budowanie tego nowego świata, widać wyraźnie, nie polega na tym, że my będziemy komuś coś zabierać, również w tym świecie materialnym, tylko w zasadzie tworzyć równoległą rzeczywistość, która jakby omija tamte wzorce zdobywania energii, zdobywania środków na życie w dużym stopniu, pokazywania właściwie wszystkiego, że można inaczej. I niech oni tam się, za przeproszeniem, no jeszcze między sobą, na ile chcą, no jak to się mówi brzydko, nie chcę tego słowa użyć na P, a my robimy swoje. I znowu mnie zaskakujesz na żywo. No tak, niech oni sobie tam, tak. No nie, a no, my nie swoje. Nie będziesz ich uparcie na siłę. I ze spokojem róbmy swoje, tak, po prostu. Nie będziemy wyszczekiwać na siłę, prawda? No tak. I nikogo na siłę nie będziemy przekonywać, że mają być inaczej. Popatrzą na dobry wzór i sami zobaczą, że tak, to jest dużo wygodniejsze. No przecież planeta jest samozasilającym się układem. Nie mamy tam kontaktu w Saturnie czy gdziekolwiek indziej, tak? Więc dlaczego miałoby być inaczej? Od wieków, od tysięcy lat sama się zasila, sama oddycha, sama filtruje wodę. Zwróćcie uwagę na takie proste rzeczy. Nie ma żadnego niedostatku. Ten dostatek został nam wciśnięty w oczy i w nasze kieszenie. Pozbądźmy się tego, nie wierzmy im. Zwróćmy uwagę, gdzie jest nasza natura i w tej naturze odnajdziemy rozwiązania. Mamy teraz przed sobą kilka ważnych spotkań. No, oczywiście tę pobudkę 15 wcześniej tutaj spotkanie na przywitanie wiosny, potem Harmonię Kosmosu, wcześniej jeszcze ten wielki zlot słowiański na właśnie tutaj niedaleko Gniezna, no potem wakacje, wiele ludzi się z nas rozjeżdża po świecie, potem znowuż wracamy. My tutaj też chcemy bardzo mocno, wiesz, jak już mowa jest o tych dużych, wielkich ideach duchowych, żeby pokazać, jakie narzędzia tak naprawdę są dostępne, by to nie była tylko filozofia i taka narracja. Ty często też na tych swoich seminariach, zajęciach czy wykładach mówisz też o narzędziach. Mówię o narzędziach, tylko ja mówię to w takiej formie, że narzędzia są dowolne i one powinny być dopasowane do konkretnego człowieka, bo nie każdy potrafi się każdym narzędziem posłużyć. I trzeba rozdzielić sytuację taką, w której dostrzegamy narzędzie w danej metodzie, którą ktoś będzie prezentował i nauczał, i dostrzec to, że osobnym zagadnieniem, a właściwie wspólnym dla tych wszystkich metod jest zasilanie, po prostu zasilanie, czyli przebieg energetyczny, który jak się pojmie i będzie wiadomo, skąd on idzie i w jaki sposób idzie, to każde narzędzie wtedy po pierwsze jest łatwiejsze do obsługi, a po drugie wybrać jest łatwiej. Właśnie o tych właśnie narzędziach, ale szerzej o tej możliwości, żeby człowiek sam w sobie znalazł siłę, by zmieniać siebie, a przez to wpływać na otoczenie, to będzie takie, mamy nadzieję, duże seminarium autorskie tutaj Jacka Sokala. Myśmy już wspominali o tym, że ono ma być. Wprawdzie teraz wiemy, że data będzie przesunięta, by mieć więcej czasu, na 28, na 29 maja. Tutaj mówimy o wrocławskim spotkaniu, bo tam masz też inne różne eventy. I tak w kilku zdaniach dosłownie, jeżeli masz takie dwudniowe seminary autorskie, to materia i duch, prawda, taki motyw przewodni. W jaki sposób chcesz jakby
to wszystko poukładać akurat na tym spotkaniu dwudniowym, żeby ludziom przekazać, co masz w sobie? Chciałbym, żeby moi słuchacze porównali ze światem, w którym istnieją, tym trzeciogęstościowym, jak my mówimy, czy materialnym, te wszystkie przepływy energetyczne, które ich spotykają, z tymi przepływami, o których mówią ludzie tak zwani uduchowieni, czy też wielcy mistrzowie. Ja buduję modele, które łączą i porównują te dwie rzeczy i udowadniam tym samym, a właściwie nie udowadniam, bo to nie chodzi mi o mój dowód. Chodzi o to, żeby w każdym z moich słuchaczy uruchomiło się zrozumienie, że to nie jest wcale rozdzielne, że to się ze sobą splata, przeplata, bywa na różnych poziomach i zrozumienie, w jaki sposób ta energia przepływa od tego stwórcy czy światła, jakkolwiek byście nie chcieli tego nazwać, aż po kategorie najniższe, czyli takiej matrycy, o której wszyscy mówią, że to jest matryca stworzenia, tak? I że ta energia jest w ciągłym ruchu i że my nie możemy być poza nią i bywamy czasami zblokowani. Jeżeli zrozumiemy, na jakich poziomach te blokady mogą wystąpić, to też łatwiej będzie wybrać na przykład człowieka, który może pomóc odblokować. To jest przecież mnóstwo ludzi różnymi sposobami potrafią to zrobić. Więc staram się wytłumaczyć bardziej zasilanie niż metody, czyli narzędzia. Tutaj takim swoistym signum temporis pewnej części osób, które na naszej scenie się pojawiają, alternatywnej, to jest to, że bardzo trudno jest zaklasyfikować ich, nawet używając różnych takich narzędzi, czy też pojęć, które dzisiaj mówią coaching, wiesz, rozwój osobisty, a to ktoś tam od terapii naturalnych. Wszystkie te pojęcia, kiedy na przykład słuchamy ciebie, są za krótkie, za małe, za wąskie po prostu. Idziesz poprzek bardzo wielu obszarów wiedzy i tej akademickiej, i tej pozaakademickiej, i różnych po prostu dyscyplin, kierunków. To jest taka osobliwa integracja tej wiedzy, która ma ten synonim Jacek Sokal, że tak powiem. Dziękuję. Ja się nie spodziewałem w ogóle, jak Krysia zaprosiła mnie na powitanie wiosny, że kogokolwiek zainteresuje moje badanie i moje spostrzeżenia. Okazało się, że jest pewna nisza i brakuje tego łącznika między tym, co już wiemy z podstaw fizyki, z podstaw matematyki, biochemii, chemii, ale nie będę nikogo męczył wzorami, bo to nie rzecz w tym, żeby rozumieć wzory, czy też wykuwać na pamięć, tylko zrozumieć działanie tego wszystkiego, że to wszystko jest jedno i płynnie przemieszcza się między poziomami. I my możemy tego dotknąć na co dzień, możemy dotknąć naszej duchowości, możemy dotknąć naszej podświadomości, nadświadomości. To wszystko jest tu, w tej przestrzeni. I nie musimy nigdzie się wybierać, nie musimy być cudotwórcami i nie potrzebujemy robić żadnych stopni mistrzowskich, żeby tego dotknąć. Dotknąć i zrozumieć. A jak już się raz tego dotknie, to jest jak z nadmuchanym balonem. On już nigdy nie jest taki sam później. I wszystko staje się w sumie zrozumiałe, proste, logiczne, jakieś takie oswojone, kiedy dotrzesz do jakby istoty tego wszystkiego. Tutaj też pomaga tej transformacji swoista rewolucja, która dokonuje się jakby w momencie, kiedy nawet fokusujesz historię nauki, czy też innych dziedzin. Tu jesteśmy świadkami, kiedy nasi goście, którzy tutaj pojawiają się dość systematycznie na temat fizyki, czy doktor Osiak na przykład, kiedy omawia historię teorii względności i zaczyna tam docierać, bo do oryginałów zawsze dociera i pokazuje nam, słuchajcie, równania Maxwella inaczej macie w podręcznikach, a u niego było troszkę inaczej. Kolejne warstwy, pokazuje się, że tak głęboko zafałszowaną wiedzę, którą nas się dzisiaj karmi, no też można odkłamywać, więc tam się to odkłamuje. My mamy swój własny język, który to rozpoznaje i to jest nowy paradygmat i w zasadzie no, czujemy się, ja bym powiedział, wolni, czujemy się swobodniejsi w tym, że przestajemy być więźniami autorytetów i podręczników. Nareszcie. Autorytety padną tak czy inaczej i oby więcej takich fizyków, którzy nie będą bali się pozostawić pytanie niedomknięte. Nasza nauka cały czas chce wszystko domykać, żeby wszystko było policzone, zamknięte, w przedziały. Usystematyzowane, zaklasyfikowane. Nie, wcale nie musimy kłopoty, tego robić. Tak jest. Nie, możemy pozostawiać sobie furtkę i pozostawmy ją sobie, bo tam właśnie przez tą furtkę wchodzi się do rozwoju. Dokładnie. Tą furtką, tymi drzwiami.
Pozwoli, że tak, jeśli chodzi o moją tutaj sekwencję, przypominam czasami w niektórych rozmowach fragment najpiękniejszej, najciekawszej bajki, jaką w życiu widziałem, oglądałem ją ze 100 razy, z córką Potwory Spółka. Tam taka jest scena między tymi dwoma potworami animowanymi, jak Mike mówi do Saliego a propos takiej małej dziewczynki, która przedostała się ze świata ludzi do świata potworów. No i ten Mike się bardzo do niej przywiązał i wreszcie po prostu w którymś momencie tej całej eskapady dał jej imię, nie? A ten mały Mike mówi: Jezu, czy nie było słowa Jezu, jak ją nazwiesz, to się przyzwyczaisz. A jak się przyzwyczaisz, to zaczynasz już, tak powiem, wszystko zamykać i nazywać. Tak, coś w tym jest. Coś w tym jest, tak. Nie ma nazwy, nie istnieje. Tak. Ale też możesz ją wtedy czuć bardziej duszą, co? Taką rzeczywistość bez nazwy. My nie wiemy tak naprawdę, jak ta rzeczywistość wygląda. Mimo tego, że wiele osób chciałoby się pochwalić tym, że zna pewne obszary, nie wiemy, jak dużo tych jest obszarów, a może nie ma tego końca. Jeżeli coś będziemy domykać, to zamkniemy swój rozwój. Jeżeli będzie jakiś domknięty przedział, chociażby z jednej strony, to właśnie w tamtą stronę się nie rozwiniemy. I między innymi po to właśnie powstała nauka, żeby domknąć i nie szukać dalej, tak? Zrobić pewien pułap, dalej nie sięgaj. Zresztą podobnie się dzieje z różnymi teoriami spisku. One są tak rozległe, tak skomplikowane, żeby skierować uwagę na to, że tam się coś dzieje ciekawego. Ludzie tracą pół życia. Chwała im za to, bo my już nie będziemy musieli tego robić. Ale nie fokusujcie się, kochani, na tym, idźcie półka wyżej, a później jeszcze półka wyżej. Przed tą półką wyżej mam taką teorię a propos spisków, nie? Znaczy teorię, taką hipotezę, że generalnie ludzie widzą spiski tam, gdzie ich nie ma, a nie widzą tam, gdzie one są. Bo jak one są na co dzień, w naszym życiu codziennym i pokażemy palcem, no to mówią, że niemożliwe, tak? Nie, tak to ci... zawsze tak było i zawsze tak będzie. Nie zawsze tak było i na pewno już tak nie będzie. Sięgajmy po wyższe półki, przez doświadczenia praktyczne widzimy się, spotykamy się w różnych miastach i miejscowościach, i miejscach w Polsce 15 kwietnia o 15 na te 15 sekund w akcji Pobudka. Ale też przypomnę, też sami z Jackiem osobiście tutaj 28-29 maja we Wrocławiu. Niedługo taka informacja na stronie o tym, a my jeszcze przed tym 15 jeszcze damy znać, co Jacek? Tak, oczywiście. Będę gościem tutaj, jak tylko będziesz mnie zapraszał, ja bardzo chętnie. Nie tylko z okazji tego 15. Nie tylko, nie. Bardzo chętnie. Stajesz się stałym gościem naszego NTV. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy, a naszym widzom się za uwagę. Dziękuję Wam.